Ponad 200 młodych muzyków doskonali swoje umiejętności podczas 17-letniego kursu muzycznego. Z całej Polski przyjechali młodzi pianiści, skrzypkowie i fleciści. Szkolą ich profesorowie polskich akademii muzycznych. Jesteśmy już po raz 12 w Szczecinku, a kurs jest 17. Od 3 lat jesteśmy już kursem nie pianistycznym, ale multiinstrumentalnym. To znaczy oprócz pianistów mamy też ogromną grupę skrzypków, mamy flecistów, mamy klarnecistów. Ogromna grupa ludzi z całej Polski pokochała Szczecinek i wiele osób jest tutaj po raz kolejny. Jak zwykle szykujemy koncerty na koniec. W międzyczasie będą też masterklasy z naprawdę znakomitościami pianistycznymi. W pierwszym turnusie będzie pan profesor Wojciech Świtała, juror tegorocznego konkursu chopinowskiego. W drugim turnusie pan Karol Radziwonowicz, również znakomity koncertujący chopinista i pianista. Także wiele takich bardzo atrakcyjnych, merytorycznych rzeczy się będzie działo na tych naszych kursach. A oprócz tego koncerty, na które zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Szczecinka. Przed szkołą muzyczną będą zawsze afisze, informujemy tam o terminach tych koncertów. Wiadomo, że wykładowcami są najznakomici profesorowie, natomiast kim są uczestnicy? Uczestnicy to uczniowie i nauczyciele szkół muzycznych z całej Polski i naprawdę z całej Polski, z naprawdę odległych miejscowości do Szczecinka przyjeżdżają. W tym roku mamy gości i zza Wrocławia, z Wałbrzycha, zza Rzeszowa, z innych jezior, czyli z Mazur. Naprawdę cała Polska przyjechała w tym roku do Szczecinka. Żeby to ogarnąć, trzeba tym ludziom również zabezpieczyć coś innego, nie tylko tą ucztę duchową, ale coś też dla ciała. Tak, oprócz zajęć merytorycznych od 3 lat staramy się wykorzystać wszystkie możliwości, które daje Szczecinek, które daje ta wspaniała baza, którą Państwo tu macie. Dla wszystkich organizujemy taką część rekreacyjno-sportową i ta właśnie część dla wszystkich obejmuje ognisko, wycieczkę rowerową wokół jeziora Trzesiecko, gdzie korzystamy z wypożyczalni rowerów w Szczecinku, z roweru miejskiego w Szczecinku, który na jedno popołudnie w całości należy do naszego kursu. Również organizujemy rejs z tramwajem wodnym. Natomiast już dla bardziej chętnych i zainteresowanych rekreacją taką sportową korzystamy z kortów tenisowych. Jest przy okazji kursu muzycznego możliwość nauki nawet początkowej gry w tenisa i nauki doskonalenia pływania. No i oprócz tego dla wszystkich, również dla opiekunów, jest możliwość treningów piłkarskich i 3 meczów, które odbywają się na Orliku, tutaj również z trenerami ze Szczecinka. Także ten program rekreacyjno-sportowy już w tej chwili nawet jest trochę słynny w Polsce, że jest to jedyny kurs muzyczny, który oferuje aż tak bogatą ofertę nie tylko muzyczną, ale również wakacyjną. Na zakończenie turnusu będzie koncert. Będzie wiele koncertów. Będą na zakończenie turnusu pierwszego, czyli w dniach 4-5 lipca i potem na zakończenie drugiego. Natomiast chcemy gorąco zaprosić wszystkich mieszkańców Szczecinka na koncert plenerowy, który odbędzie się w sobotę 11 lipca o godzinie 17. Najprawdopodobniej tutaj u Państwa na dziedzińcu Zamku Szczecineckiego. Też już teraz gorąco zapraszam. Dokładna informacja będzie na afiszu pod Szkołą Muzyczną. Czego tu chcesz się nauczyć w Szczecinku? Przede wszystkim techniki grania, nauczyć się muzykalności, żeby palce przebierały po klawiaturze. Zatem chcę się dowiedzieć też o improwizacji, coś o historii muzyki, o kształceniu słuchu. Na czym grasz? Na fortepianie. Skąd przyjechałaś? Z Warszawy. To w Warszawie nie można się tego nauczyć? Znaczy, oczywiście też można, ale to tak są podstawowe, znaczy tutaj są dodatkowe kursy, też poza moją szkołą, coś dodatkowego. Czyli tu chcesz pogłębić swoją wiedzę, talent, umiejętności. Tak, dokładnie. Chcę się nauczyć lepiej grać na skrzypcach i jeszcze zakompaniamenty, ponieważ w ciągu roku nie mam takiej okazji, żeby w ogóle pograć zakompaniamenty na skrzypcach grać. Przed chwilą pani profesor chwaliła. Nie wiem, no nawet może mi idzie, ale... Czy często bierzesz udział w takich kursach dokształcających? Znaczy, rok temu byłam tutaj i tak poza tym nie biorę. I ten ubiegłoroczny kurs coś dał? No tak.
Tak, myślę, że dał, że poćwiczyłam przede wszystkim dużo więcej na skrzypcach w wakacje i poza tym bardzo miło tutaj można spędzić czas.